Hermann Wilhelm Göring, drugi człowiek w III Rzeszy. Sprytny, pewny siebie mówca. Bezwzględny kolekcjoner urzędów. Premier Prus. Naczelny dowódca wojsk lotniczych. Łowczy Rzeszy i inspektor lasów Rzeszy. Przewodniczący Reichstagu. Marszałek Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Oskarżony numer jeden w procesie norymberskim. Przypominał mi Cezara Borgię, ludzi renesansu, którzy może mieli błyskotliwe umysły, ale byli pozbawieni sumienia. Był bardzo gruby i obnosił się ze swoimi licznymi orderami. To było dosyć zabawne. Stale miało się wrażenie, że chętnie zostałby aktorem. Dla nas był głową rodziny. I kiedy mieliśmy jakieś kłopoty, mogliśmy przyjść do niego, ale jeśli można to wyrazić obrazowo, zawsze staliśmy przed nim na baczność. Dla nas młodych poruczników był ideałem. Doświadczony pilot myśliwców podczas I wojny światowej odznaczony medalem Pour le Mérite. Wtedy jeszcze go czciliśmy, ale to się szybko zmieniło. Spojrzenie wstecz na życie awanturnika. Już dzieciństwo przebiega pod znakiem przygody. Najwięcej czasu spędza w zamku swego żydowskiego chrzestnego Hermana von Eppensteina, kochanka matki. Syn czuje się zaniedbywany. Ucieka do świata marzeń. Nienawidzi szkoły i często wagaruje. Komentarz jego matki: Hermann będzie albo wielkim człowiekiem, albo wielkim przestępcą. Pruska szkoła kadetów ma nauczyć krnąbrnego chłopca rozumu. Tu nieoczekiwanie zmienia się w gorliwego kandydata na oficera. Wydaje się, że rozstanie z rodziną jest dla niego ulgą. Z dumą nosi swój pierwszy mundur. W 1911 roku zdaje egzamin na chorążego z oceną celującą. Dwa lata później robi maturę, otrzymuje patent oficerski, zostaje podporucznikiem pułku piechoty. Pierwsze zdjęcia filmowe młodego Göringa, poszukującego nowych przygód. Spodziewa się ich raczej w powietrzu niż na ziemi. Tuż po wybuchu wojny zgłasza się do cesarskiego oddziału lotniczego. Zdaje egzamin na pilota i w 1916 roku po raz pierwszy uczestniczy w walkach powietrznych. Dzięki odważnym akcjom zostaje dowódcą eskadry myśliwców i otrzymuje najwyższe niemieckie odznaczenie za szczególną dzielność – Pour le Mérite. 4 miesiące przed końcem I wojny światowej zostaje dowódcą eskadry myśliwców Richthofena. Jest następcą najsłynniejszego w tamtym czasie asa przestworzy. Jeszcze długo będzie czerpał korzyści z tej sławy. Po wojnie chaos nowych czasów. Także Göring należy do rozżalonych żołnierzy, którzy czują się zdradzeni, a traktat wersalski uważają za hańbę. W każdym razie chce latać dalej. Ponieważ w Niemczech jest to niemożliwe, udaje się do Szwecji, gdzie sprzedaje niemieckie spadochrony i odbywa loty kurierskie i turystyczne. Dzięki tej pracy trafia do majątku szwedzkiej arystokratki. Nowa przygoda. Bez pamięci zakochuje się w atrakcyjnej Karin von Kanzow.
O 5 lat starsza hrabina jest oczarowana urokiem dziarskiego niemieckiego lotnika. Kierując się romantycznymi marzeniami, opuszcza męża i syna i podąża za ukochanym do Niemiec, gdzie rok później się pobierają. Tymczasem mnożą się protesty przeciwko traktatowi wersalskiemu. Göring szuka kontaktu z ludźmi o podobnych przekonaniach. Na manifestacji NSDAP poznaje Adolfa Hitlera. W równym stopniu jest zafascynowany mówcą, co jego przemówieniem. Od pierwszej chwili, kiedy go zobaczyłem i usłyszałem, byłem mu oddany całym sercem. Wstępuje do NSDAP, czyniąc z zaniedbanego oddziału szturmowego Hitlera bitną, prywatną armię. Jako szef SA wkłada pierwszy fantazyjny mundur. Zamiast szukać bliższego kontaktu z przyjaciółmi z własnej partii, zbliża się do niezadowolonych generałów i innych grup o narodowych przekonaniach. Chce utorować drogę Hitlerowi, organizując akcję obliczoną na obalenie rządu w Berlinie. Kończy się ona jednak już przy pierwszej próbie w Monachium. Pod ostrzałem bawarskiej policji organizatorzy puczu rozbiegają się. Ciężko ranny Göring wjeżdża z Karin do Austrii. Wydano rozkaz aresztowania go. Z powodu ciągłego bólu udaje się do szpitala w Innsbrucku. Jest operowany i 2 razy dziennie dostaje morfinę. To początek trwającego całe życie uzależnienia. Hitler z aresztu prosi go, by pojechał do Włoch i nawiązał kontakt z Mussolinim. To zadanie na miarę państwa Göringów. Hotel przy Kanale Grande. Niemiecki właściciel sympatyzuje z nazistami. Eleganckie otoczenie. Wysyła depesze do Rzymu, lecz Mussolini nie chce go przyjąć. Hitler nie jest jeszcze dla Duce godny kredytu zaufania. Stracony rok we Włoszech. W Niemczech o nim zapomniano. Wraca do Szwecji. W nadziei, że tam wesprą ich rodzice Karin. W małym mieszkanku w Sztokholmie Göring walczy z nałogiem. Brakuje mu pieniędzy na codzienną dawkę. Traci nad sobą kontrolę. Staje się agresywny i zostaje oddany do kliniki psychiatrycznej dla niebezpiecznych pacjentów. Lekarze stawiają zatrważającą diagnozę. Brutalny histeryk o słabym charakterze. Zagrożony samobójstwem. Skłonny do depresji. Egocentryk, nienawidzący Żydów. Rodzice Karin tolerują zięcia tylko ze względu na swoją chorą córkę. Rząd Republiki Weimarskiej spotyka się z opozycją swych przeciwników, z lewicy i z prawicy. Kiedy prezydentem Rzeszy zostaje Hindenburg, dla Göringa wybija godzina powrotu. Po początkowych wahaniach Hitler znów ściąga go do kierownictwa partii. Bohater z pierwszej wojny zjawia się w porę, by pozyskać dla Hitlera berlińskie wyższe sfery. Wreszcie ma wpływową pozycję. Wujek już w 23 roku był przekonany, że tylko Hitler będzie wybawieniem z tej katastrofalnej sytuacji, w jakiej po pierwszej wojnie znalazły się Niemcy. Na pewno w głębi duszy złożył mu nieodwołalną przysięgę wierności. Hitler z pewnością się zorientował, że Göring jest jednym z najbardziej godnych zaufania i odnoszących największe sukcesy współpracownikiem, zwłaszcza, że był jedynym albo jednym z nielicznych, którzy mieli dostęp do wszystkich kręgów społeczeństwa,
i cieszyli się uznaniem. Göring zabiega o dotacje na cele polityczne, począwszy od księcia Elekta po zamożnych arystokratów, na przykład u Krupa, Thyssena, Hjalmara Schachta. To oni przyznają środki finansowe, otwierając Hitlerowi drogę do władzy. Także Göring robi karierę w cieniu Hitlera, jako poseł do Reichstagu, a w końcu jako jego przewodniczący. Weimar demontiert sich selbst. Republika Weimarska sama się demontuje. Göring an der Macht. Göring u władzy jako minister Hitlera. Ten ceni go jako pomocnika, który w kryzysowych sytuacjach zachowuje zimną krew. Porozumiewa się z dawnym kanclerzem von Papenem. Pozyskuje magnata prasowego Hugenberga. Powstaje sojusz przeciwko nękanej rozłamanej republice. Lecz właściwą sprężynę władzy Göring uruchamia gdzie indziej. Jako komisaryczny minister spraw wewnętrznych Prus mówi bez ogródek. Kiedy zostałem powołany na czoło pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wiedziałem, że przejmuję najtrudniejszy urząd, gdyż tutaj leży klucz do całej władzy. Wymiotę stąd żelazną miotłą wszystkich tych, którzy wyłącznie z powodu swych czerwonych lub czarnych przekonań piastują tu urzędy i godności i dławią wszelkie narodowe dążenia. To nie są puste frazesy. Pożar Reichstagu Göring wykorzystuje do zorganizowania bezlitosnej nagonki na przeciwników politycznych. Mieli czarne listy i na ich podstawie mogli nagle aresztować ludzi. Całymi nocami byliśmy przesłuchiwani, zamknięci w piwnicy, pozostawieni bez jedzenia. Chwytali nas za głowy i tłukli o ścianę. To było nagminne. Najgorsze było to, że w ogóle zostałem aresztowany. Jako młody, 17-letni człowiek nigdy nie przypuszczałem, że działam nielegalnie. Twórca gestapo przemoc uważa za przejaw patriotyzmu. Kiedy kilka miesięcy temu przez całe Niemcy przetoczyła się rewolucja, rozpoczęła się od tego, że zniszczyła i zburzyła straszny system przeszłości, system parlamentaryzmu i pacyfizmu. W pruskim parlamencie Göring znosi zasadę wydawania decyzji przez większość. Owo anonimowe pojęcie większości, gdzie rządziła tchórzliwość liczb. Teraz rządzi tu człowiek, który, by usunąć myślących inaczej, każe zakładać obozy koncentracyjne wzbudzające odrazę w całym świecie. Wypowiadał się kiedyś na temat obozów, że to tylko rozwiązanie przejściowe, spowodowane wówczas, w roku 1933, burzliwymi stosunkami w Rzeszy. I że w przyszłości ludzi będzie można pozbawiać wolności jedynie na podstawie wyroku sędziowskiego. Obietnica, która nigdy nie zostanie dotrzymana. Göring pracuje jako pętany nad rozszerzeniem swojej władzy. Powstanie Ministerstwa Lotnictwa stwarza mu nową posadę, a niemieckiemu przemysłowi przysparza nowych zleceń. Die
den Traum von einer deutschen Luftwaffe. Pragnie zrealizować marzenie o niemieckiej Luftwaffe. Jego celem jest samodzielny oddział lotniczy, sztur oddziału Balbo w faszystowskich Włoszech. Sein Vorbild Balbo im faszystischen Italien schon hat. Kolejny instrument władzy tworzy Göring dzięki centrali podsłuchu pod niewinną nazwą Urząd Badawczy. To było oczywiste, że kontrolowaliśmy wszystkie połączenia telefoniczne zagranicznych ambasad, które wtedy przebiegały przez Berlin z zachodu na wschód i ze wschodu na zachód. Podsłuchiwanie wszystkich rozmów ambasadorów nie sprawiało żadnych trudności technicznych. Nikt nie wiedział, co naprawdę robiliśmy. Działaliśmy pod egidą Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy. Podsłuch był zresztą w całej Rzeszy. Na przykład, kiedy szef oddziałów szturmowych SARM rzekomo knuł podstęp ze swoimi podwładnymi. Z obawy przed puczem Röhma, który wcale nie był planowany, Göring i Hitler zainscenizowali masakrę. W swojej dawnej szkole kadetów Göring każe rozstrzelać 43 rzekomych uczestników puczu, podczas gdy Hitler robi porządek wśród towarzyszy partyjnych w południowych Niemczech. Pierwszy masowy mord III Rzeszy. To tylko przygrywka. Obywatel Rzeszy jest obywatelem niemieckiej lub pokrewnej krwi, który swym postępowaniem udowadnia, że chce i potrafi wiernie służyć narodowi niemieckiemu i Rzeszy. Małżeństwa między Żydami a obywatelami państwa niemieckiego lub pokrewnej krwi są zabronione. Wśród oklasków partyjnych towarzyszy zatraca się resztka humanitaryzmu. Podkreślał, że nie jest antysemitą, a najwyżej asemitą. Chciał wykluczyć albo wyprzeć Żydów z interesów i z życia gospodarczego, ale nie występować brutalnie przeciwko Żydom. Chce ich w systematyczny sposób ograbiać i czyni to. Wydaje pełnomocnictwa dla Holokaustu. SS-Führer Heydrich otrzymuje od Göringa pozwolenie na planową eksterminację milionów Żydów. Sprawca zza biurka, z którym czasem można nawet porozmawiać. Wielu ludzi uchronił przed obozem koncentracyjnym. Zwłaszcza aktor Gründgens forsował te sprawy i walczył o swoich kolegów, aktorów, którzy mieli żony Żydówki. Pan Göring był bardzo wspaniałomyślny. Chyba nie było przywódcy nazistowskiego, który nie mógłby powiedzieć, że nie pomógł kiedyś któremuś z żydowskich przyjaciół. To było powszechne. Świat jeszcze zamyka oczy. Wielu dyplomatów ceni sobie towarzystwo światowego Göringa. Zamiłowanie do polowań wykorzystuje do prowadzenia tajnych rozmów, w których realizuje własny cel. Inaczej niż Hitler, Göring myśli o niemieckim imperium gospodarczym, które będzie się rozszerzać, zwłaszcza w kierunku Europy Południowej. Pierwszy krok, Anschluss Austrii. Göring ponagla Hitlera, kiedy ten zwleka. Triumfalny wjazd Hitlera do rodzinnego kraju jest rezultatem wyrachowanej taktyki szantażu Göringa. Lecz kolejny plan triumfatora, sięgnięcie po Sudety, wydaje się Göringowi zbyt ryzykowny. W tajnych rozmowach z mocarstwami zachodnimi próbuje zmniejszyć ryzyko. Brytyjskiemu ambasadorowi Hendersonowi obiecuje 4 najlepsze jelenie, jeśli Wielka Brytania zachowa spokój w trakcie kryzysu sudeckiego. Chce pokoju, gdyż ma zbyt wiele do stracenia. Lecz w Sudetach mobilizują się pomocnicze oddziały Hitlera. Göring próbuje wszelkich sposobów. Sprytnie wciąga w grę partnera z Włoch. Prosi go o pośrednictwo i sam pisze tekst memoriału, który Mussolini prezentuje na konferencji monachijskiej jako własną propozycję.
Gdy wpływy Göringa wydają się sięgać zenitu, za kulisami jedno jest pewne. Utracił bezpośredni kontakt z Hitlerem. Dyktator stawia na agresywną ekspansję. Jego paladyn na szantaż przy stole rokowań. Hitler chce działać, Göring negocjować. Hitler nie podziela jego radości z pokojowego zakończenia kryzysu. Ministrem spraw zagranicznych mianuje Ribbentropa, który jest bardziej otwarty na jego wojenny kurs i usiłuje ograniczyć wpływy Göringa. Człowiek numer dwa w Rzeszy przebywa w San Remo, gdy niemieckie oddziały wkraczają do Pragi. Kuracjusz waha się pomiędzy wiernością wobec Hitlera, który myśli tylko o wojnie, a chęcią korzystania z pokoju. Dla Göringa jest jasne, że może pozostać drugim człowiekiem po Hitlerze, jeśli dochowa mu bezwzględnej wierności. Chociaż wie, że następnym celem wojennym będzie Polska. Potajemnie usiłuje jeszcze odwrócić grożący konflikt. Poprzez szwedzkiego przemysłowca nawiązuje kontakt z rządem brytyjskim i rozważa samodzielny lot do Londynu. Jego centrala podsłuchu na bieżąco informuje go o negocjacjach między Polską a mocarstwami zachodnimi. Podsłuchiwane były wszystkie rozmowy, wszystko to czytano i może wyciągano z tego fałszywe wnioski, wciąż wierząc, że Anglia i Francja nie będą ingerować. Lecz tym razem są gotowe interweniować, a Göring zaklina Hitlera: zostawmy tę grę wabank. A na to Hitler: zawsze w życiu grałem wabank. Tym samym zostają ustawione zwrotnice do jazdy w przepaść. Göring wycofuje się do Schorfheide. Kazał tu urządzić swoją rezydencję, która ma zachwycać przepychem i bogactwem. Karin Hall, nazwana imieniem jego pierwszej żony. Pan domu lubi życie wystawne i imponujące. Kontakty z przemysłem umożliwiają mu odpowiedni standard. Tylko firma Rimsma wypłaca mu rocznie 1 000 000 reichsmarek. Tak uposażony oddaje się kolejnej pasji – polowaniu. Po drugie, zaprosiłem panie i panów, byście rzucili okiem na najpiękniejszą część Schorfheide i przekonali się, że Berlin to nie tylko asfaltowa pustynia. Oprócz pięknych parków, także w najbliższej okolicy są tereny o wyjątkowo pięknej i wspaniałej przyrodzie. W tej państwowej, prywatnej idylii Göring chełpi się funkcją łowczego Rzeszy i inspektora lasów Rzeszy. Do każdego urzędu ma własny mundur. Człowiek władzy w kostiumie bohemy. Jestem człowiekiem renesansu. Uwielbiam przepych. Wystawnemu stylowi życia towarzyszy samouwielbienie. Luksusowe automobile nowej ery. Wszystko to wyzwala u człowieka renesansu kipiącą radość życia. Dopełniają jej kobiety. Po śmierci Karin ma nową żonę, aktorkę Emmy Sonnemann. Ślub kościelny złości partyjnych dogmatyków, lecz skoro Hitler jest świadkiem na ślubie, nikt nie odważa się na jawny protest.
Nowa małżonka troszczy się o to, by wystawnemu stylowi życia w Karinhall dostarczać dodatkowych impulsów. U Göringów stale bywają dawni koledzy Emmy. Gustav Gründgens flirtuje z władzą i zostaje mianowany dyrektorem Teatru Państwowego. Wizyta w wytwórni UFA filmowcom rozchlebia, choć są także inne reakcje. Podchodził coraz bliżej, aż wreszcie stanęłam naprzeciwko niego, podałam mu rękę i śmiertelnie się wystraszyłam. Nagle wydał mi się zupełnie inny. Miał kompletnie obcą twarz, która się rozpływała wszerz. Prawie kobiecą, nalaną i napuchniętą i nie był wcale taki, jakim mi się dotychczas wydawał. To było coś nowego, zatrważającego. Do widzenia. Cieszyłbym się, widząc was wszystkich w filmie. Życzę wam sukcesu przy jego realizacji. Najskromniejsza z siedzib Göringa, bawarska chata na Obersalzbergu. Zawsze obecne zwierzęta. Zaspokajał też swe pragnienie zabawy. W każdej rezydencji miał kolejkę. A żeby na odpowiednim poziomie uciekać od rzeczywistości, jacht Karin II. Na oczach narodu odgrywa króla Sybarytę. Jego nazwisko staje się symbolem nieznającego miary kultu jednostki. Pod maską kochanego wujaszka kryje się pozbawiony skrupułów człowiek władzy, który z przesadą wypełnił przepowiednie swej matki. Wielki człowiek czy wielki przestępca. Stał się jednym i drugim. Okażmy naszemu Führerowi wdzięczność i sympatię w ten sposób, że teraz go wspomnimy i zawołamy: nasz ukochany Führer, Sieg Heil! Co ładnego dostałeś? Samolot? Chcesz zostać lotnikiem? Na pewno, jak urośniesz. A ty kim będziesz? Przyjaciel dzieci 3 lata po ślubie przeżywa niespodziankę, kiedy Emmy obdarza go córką, Eddą. Jak wówczas żartowano, wieczne dzięki adiutantowi. Z powodu postrzału w pachwinę otrzymanego podczas puczu Hitlera, młody ojciec uważał się za bezpłodnego. Chrzestnym zostaje inny, kochany wujaszek. Przyjaciele, dzieci i towarzysze broni. Już przed laty Hitler wyznaczył najwierniejszego paladyna na swego następcę, zmuszając go, by realizował jego błędną ideę zdobywania przestrzeni życiowej, nie wyłączając wojny. W tym celu Göring tworzy z Luftwaffe własny instrument władzy. Sprowadza ambitnego organizatora w osobie byłego szefa Lufthansy, Erharda Milcha. Inne siły kierownicze nie bardzo się do tego nadają. Prawie cała generalicja w Luftwaffe nie miała doświadczenia lotniczego. Było kilku uczestników I wojny światowej, ale w randze dowódców dywizji nie mieli wiele do powiedzenia. A cały sztab Luftwaffe był obsadzony ludźmi, którzy nie mieli pojęcia o lotnictwie myśliwskim i dysponowali bardzo niewielkim doświadczeniem lotniczym. I to według ich pomysłów stworzono lotnictwo tamtych czasów. W wyniku intrygi w 1938 roku zwolniono głównych dowódców Wehrmachtu i wojsk lądowych.
Pociągający za sznurki Göring liczył na zajęcie ich miejsc, lecz Hitler sam przejął ich funkcję, zbywając rządnego władzy wasala tytułem generalnego feldmarszałka. Ten daje się wciągnąć w wojnę na dwóch frontach, której właściwie chciał uniknąć. Kiedy jego bomby atakują Polskę, Hitler stara się go udobruchać nowym dowodem łaski. Gdyby w tej walce coś mi się przydarzyło, moim pierwszym następcą będzie towarzysz partyjny Göring. Mimo to po naradzie wyznaje przyjacielowi: to straszne, Hitler zwariował. A dwa dni później? Jeśli przegramy tę wojnę, niech Bóg ma nas w swojej opiece. Wobec stosunku samolotów 20 do 1 nowa broń Göringa ma łatwe zadanie. Gdy w Wersalu odebrano narodowi niemieckiemu tę wspaniałą broń, nikt się nie domyślał, że pod wodzą Adolfa Hitlera broń ta stanie się silniejsza i potężniejsza. Zbliżamy się do zakończenia pierwszej wielkiej walki. I to, co Luftwaffe obiecała w Polsce, dotrzyma także w Anglii i we Francji. Pobrzękuje szabelką przed opinią publiczną. Potajemnie zaś sonduje możliwości pokoju. Tym razem proponuje Rooseveltowi, że jako kanclerz wycofałby się z Polski i wstrzymał prześladowania Żydów. Prezydent Stanów Zjednoczonych reaguje pozytywnie i gwarantuje Niemcom granice z 1914 roku oraz zwrot kolonii. Lecz odwaga opuszcza wojownika. Zamiast protestować przeciwko wojnie na Zachodzie, ucieka w świat marzeń. Każe skonstruować monstrualny pociąg z salonką i specjalnymi wagonami na 8 samochodów, własnym ambulatorium i laboratorium fotograficznym. Załoga liczy 20 kolejarzy. Podczas analizy sytuacji zwraca uwagę wyjątkowym brakiem wiedzy. Puszy się i składa obietnice, choć Luftwaffe nie jest uzbrojona na taką wojnę. Pod Dunkierką ponosi pierwszą porażkę. Całemu brytyjskiemu korpusowi udaje się ujść przez morze. Pomyłkowe bombardowanie Rotterdamu staje się zarzewiem morderczej wojny w powietrzu. Lecz w oszołomieniu radością zwycięstwa nad Francją takie błędy tracą znaczenie. Göring wychwala Hitlera jako największego dowódcę wszechczasów, w skrytości mając nadzieję, że ulotnią się jego agresywne zapędy. Udaje się do Paryża. W Rolls-Royce kabriolecie przemierza miasto w poszukiwaniu wszelkiego rodzaju drogocennych przedmiotów. Ogarnia go prawdziwy szał zakupów. W Luwrze na kolekcjonera Scaringhall czeka ogromny zbiór arcydzieł. Zgromadzono tu dzieła sztuki będące własnością wypędzonych z Paryża Żydów. Göring zapewnia sobie do nich dostęp w pierwszej kolejności. Velázquez czy Cranach, Da Vinci czy Cézanne. Dostaje to, co mu się podoba. W końcu wydaje polecenia, które umożliwiają mu przejmowanie żydowskiej własności w całej Europie. Także w Brukseli i Amsterdamie natrafia na ciekawe obiekty, z których nie zamierza rezygnować. W sumie zagarnia dzieła sztuki o wartości kilkuset milionów marek. Koleją, często okrężną drogą, przewożone są do jego domu. Scaringhall staje się muzeum. Obłędne idee i rzeczywistość łączą się w karykaturę. Ze wszystkich terenów okupowanych na rozkaz Göringa jadą do Niemiec pociągi ze zrabowanymi dziełami sztuki.
spotykając się z podziwem malarza z Braunau. Wymyślił dla Göringa nową posadę. Marszałek Rzeszy to najwyższa wojskowa ranga w Niemczech. Nalot bombowy na Anglię. Niezdecydowanie Hitlera i niechęć Göringa prowadzą do nieudanego przedsięwzięcia, całkowicie przerastającego możliwości niemieckich lotników. Londyn początkowo zostaje oszczędzony. Lecz Churchill stawia opór, mimo iż Göring wysyła przez kanał kolejne eskadry bombowców. Marzenie o panowaniu w powietrzu załamuje się pod uderzeniem pocisków brytyjskiej obrony przeciwlotniczej. Do października 1940 roku Niemcy tracą 1700 samolotów. Złudna sława Luftwaffe ulatnia się tak jak sława Eicheta. Do tego dochodzą spory w kierownictwie. Göring odmawia ustanowienia jasnych priorytetów. Galland, szef lotnictwa myśliwskiego nad kanałem, żąda więcej maszyn. Bezładna dyskusja na temat różnych ich typów prowadzi do zamieszania. Nawet zuchwałe akcje bojowe nie wyrównają przewagi samolotów brytyjskich. Wśród lotników wzrasta niezadowolenie. Kiedy pojechałem na front, a bitwa o Anglię już dawno osiągnęła punkt kulminacyjny, zaczęliśmy się zastanawiać, co się dzieje z naszym dowództwem. Nie przypisywaliśmy winy Göringowi, tylko mówiliśmy, że mamy złe kierownictwo wojskowe, skoro nic nam nie wyszło, bo bitwa o Anglię nie udała się nam. Zbiórka kozłów ofiarnych. Hitler ma na muszce Göringa. Ten obarcza winą szefa uzbrojenia UDETA. Porządek ma zaprowadzić Miliś. Nie jest czystym Aryjczykiem. Ponieważ Göring jest na niego zdany, wyjaśnia, ja decyduję, kto jest Żydem. Ucieczka przed decyzjami w bajkowy świat dzieciństwa. Kiedy Wehrmacht wyrusza do operacji Barbarossa, szef sił powietrznych bawi się koszami pełnymi kamieni szlachetnych, zjada kilogramy cukierków i ucieka w chorobę. Ponieważ nie może zapobiec operacji Barbarossa, przez szwedzkiego łącznika zdradza zachodnim mocarstwom termin napaści. Odkąd trwa wojna, niechętnie wsiada do swego specjalnego pociągu. Urządza sobie kwaterę o godzinę drogi od wilczego szańca Hitlera. Zażywa niezliczone ilości tabletek. Dla nałogowca szara rzeczywistość zamienia się w różowe iluzje. Lecz wciąż go dopada. Generał Udet popełnił samobójstwo. Społeczeństwo nie może się o tym dowiedzieć. Mnożą się pogrzeby. Po katastrofie lotniczej dowódcy eskadry myśliwców generała Meldersa, Göring mianuje jego następcą 29-letniego Galanta. Wbrew zapewnieniom Göringa, alianci przedzierają się coraz głębiej na niemiecki obszar powietrzny. Do ataku na kolonie używają 1000 bombowców. My, ofiary nalotów bombowych, widzieliśmy w Göringu człowieka, który ponosił znaczną część odpowiedzialności za tę katastrofę, bo przedtem szermował szumnymi hasłami, lecz nie poczynił odpowiednich przygotowań i w ogóle niepotrzebnie się na to godził. Mimo iż jedno miasto po drugim pada pod gruzami, Göring nie jest gotów uznać prawdy. Hitler czyni mu zarzuty, więc chce udowodnić, jak silna jest jeszcze Luftwaffe. Skłóceni ze sobą oficerowie nie powstrzymują go. Szef sztabu dowodzenia, generał Jeszonek,
dręczony depresjami, popiera jego obietnicę, że uda się zaopatrywać z powietrza całą armię odciętą pod Stalingradem. Zadowolony z siebie marszałek Rzeszy wysyła setki tysięcy lotników w śmiertelną pułapkę. To było typowe, że otrzymaliśmy zadanie, którego nikt by nie wykonał. Nie można zaopatrywać całej armii z powietrza. 280 tysięcy żołnierzy w śniegu i lodzie czeka na posiłki. Na próżno. W akcjach bierze udział zbyt mało samolotów. To beznadziejne przedsięwzięcie. Na zebraniach oddziału mówiliśmy, że on chyba zwariował. Na frontowych lotniskach mogliśmy tak mówić, na tyłach nie można było tego powiedzieć. Na froncie mówiło się prawdę. Prawdą było to, że setki tysięcy niemieckich żołnierzy zostało wziętych do niewoli przez radzieckich zwycięzców. Umarło z głodu. Zamarzło. Po Stalingradzie o głównym dowódcy Luftwaffe słyszało się mało albo prawie nic, a kiedy w gronie kolegów rozmowa schodziła na jego temat, mówiono: grubas, niech lepiej zamknie gębę. Lecz nie zamykał. Każdy Niemiec jeszcze za 1000 lat będzie wymawiał ze świętym przejęciem słowo Stalingrad, pamiętając, że tam Niemcy przypieczętowali swe ostateczne zwycięstwo. Całkowicie utracił poczucie rzeczywistości, także w odniesieniu do frontu ojczyźnianego. Zaczęliśmy tracić nadzieję. Wciąż naloty, wciąż alarmy, czasem fałszywe, ale i tak zawsze człowiek się bał, serce mu biło. Ludzie ginęli w straszliwych okolicznościach. Pozostało tylko przerażenie. Po całkowitej porażce Luftwaffe Hitler sam interweniuje. Göring się nie sprawdził, choć niektórzy z jego lotników nadal oddawali się złudzeniom. Od tamtej pory nie uczestniczyłem w akcjach w Rosji, tylko w obronie Rzeszy. Nadal uważaliśmy, że popełnione błędy należy przypisać całemu kierownictwu, a nie osobiście Göringowi. Niemiecka obrona przeciwlotnicza ostatecznie się załamuje. Także fama o cudownej broni okazuje się bajką. By zakończyć ten obłęd, niemieccy oficerowie podejmują ostatnią rozpaczliwą próbę. Obalenie dyktatora kończy się fiaskiem. Marszałek Rzeszy od razu zjawia się na miejscu, uniżenie proponując, żeby w przyszłości także członkowie Wehrmachtu podnosili rękę w hitlerowskim pozdrowieniu. Członkowie Wehrmachtu, zresztą częściowo także SS, kwitowali to powiedzonkiem: potąd sięga gówno w Niemczech. Odsunięty od władzy szuka pociechy we własnej dywizji. Göring przechodził obok nas, pozdrawiając nas buławą marszałkowską i wypowiadał tę samą formułę: kiedy przechodzę, można spocząć. Takiego zdania jeszcze nigdy nie słyszałem. Przeszedł 1,5 metra ode mnie, spojrzałem mu w oczy i pomyślałem, co się z nim dzieje. Ma całkiem szklisty wzrok. Dopiero potem dowiedziałem się, że był morfinistą. Doszedł do środka czworoboku, wciąż miał potężny głos i wrzeszcząc wygłosił mowę, która mnie przeraziła. Była na najniższym poziomie wulgarności. Mówił: zdrajcy, maruderzy, durnie są winni załamania frontu wschodniego, zorganizowali zamach na Führera, ale teraz sytuacja jest jasna i dacie Rosjanom kopa w dupę. Lecz Rosjanie ich ubiegli. Wkrótce radzieckie bombowce pojawiają się nad stolicą Rzeszy, w której pozostało już niewiele niezniszczonych obiektów. Wo
Skąd człowiek odpowiedzialny za tę sytuację czerpie odwagę, by odwiedzać udręczonych mieszkańców? Ten, który kiedyś butnie oświadczał, że prędzej będzie się nazywał Majer albo pożre miotłę, niż wrogie bombowce przekroczą granicę Rzeszy. Teraz witano go jako pana Majera od miotły. Mówiono, że to jemu Niemcy zawdzięczali klęskę w każdym mieście. Ostatnie próby odwrócenia sytuacji. Entuzjastycznie witany myśliwiec odrzutowy. Pojawia się jednak zbyt późno i jest nieodpowiednio użyty. Poza tym brakuje paliwa. Naczelny dowódca sił zbrojnych z gniewem obserwuje nieuniknioną klęskę. Kiedy rozpoczyna się ofensywa Stalina, troskliwy ojciec rodziny odwozi żonę z córką do Bawarii, a swe dzieła sztuki każe ukryć w szybie kopalni. Sumy milionowej wysokości już dawno zdeponował w Szwajcarii. Urodziny Führera jeszcze raz zmuszają go do wizyty w bunkrze pod zburzoną kancelarią Rzeszy. Potem wraca do Karinhall, sam wysadza w powietrze swą rezydencję i udaje się na Obersalzberg. 3 dni później, zupełnie błędnie oceniając swe położenie, próbuje wyciągnąć rękę po koronę. W depeszy proponuje Hitlerowi, że zostanie jego następcą. Jeśli do godziny 22 nie nadejdzie odpowiedź, zgodnie z pańskim dekretem podejmę działania dla dobra narodu i ojczyzny. Hitler i pozostali przy nim wasale przyjmują to jako ultimatum. Wierny rycerz chce dokonać puczu? Natychmiast zostaje pozbawiony wszystkich funkcji. W jednym ze swoich zamków zostaje wzięty przez SS-manów do aresztu prewencyjnego. Stąd usiłuje nawiązać kontakt z generałem Eisenhowerem. W rozwlekłych listach przedstawia obszerne propozycje zawieszenia broni. Ma nadzieję na rozmowę marszałka z marszałkiem. Odpowiedź nie nadchodzi. Zamiast tego Göring zostaje doprowadzony na spotkanie z amerykańskim generałem Steckiem i uprzejmie, acz stanowczo wzięty do niewoli. Jego komentarz mówi sam za siebie. Przynajmniej przez 12 lat porządnie pożyłem. Kilka dni później amerykańscy żołnierze znajdują jego skarby. Nie wierzą własnym oczom. Godzina prawdy. Kolekcja sztuki Hermana Göringa. Jaskinia zbójcy. Drugi człowiek w III Rzeszy na żywo. Na życzenie amerykańskich dziennikarzy. Na myśl cisną się inne obrazy. O tym wszystkim podobno nie wiedział. Odchudzony i wyleczony z nałogu podczas procesu norymberskiego odgrywa rolę niewinnej ofiary złośliwych zwycięzców. Mistrz oszustwa, bardzo pomysłowy, niezwykle próżny, bardzo dumny z siebie i bardzo pewny siebie.
Jeszcze raz Göring ma okazję zaprezentować przesadną pewność siebie. Wzbudzając złość oskarżycieli, Trybunał przyznaje mu 58 godzin na wypowiedzi. Istna tortura także dla sprawozdawców. Próbował odgrywać człowieka numer jeden, marszałka Rzeszy, także wobec innych oskarżonych. Tchórzliwie zaprzeczał każdej osobistej winie za przestępstwa, jakie były popełniane w czasie, kiedy on, jako numer dwa, stał za Hitlerem. Zanim odpowiem na pytanie Wysokiego Trybunału, czy uważam się za winnego, czy nie, żadnej skruchy, żadnego żalu ani zrozumienia win. Także i teraz bezsensowny upór. Młotek przewodniczącego Trybunału zmusza go do krótkiej odpowiedzi. Winny czy niewinny? W sensie oskarżenia uważam się za niewinnego. Kiedy zeznawał jako świadek, bardzo skutecznie odgrywał swoją rolę. Jak aktor na światowej scenie. Zapewne tak to sobie wyobrażał. Nigdy nie wyrażałem zgody, żeby jedną rasę określać jako rasę panującą nad inną, lecz podkreślałem różnice między rasami. W doktrynie nazistów na pewno nie było niczego, w co Göring by nie wierzył. Kiedyś sam określił siebie jako wiernego paladyna Führera, co oznaczało, że wykonywał jego polecenia, przestrzegał wszystkich ustalonych przez niego zasad i wierzył w nie. Trybunał uznaje oskarżonego Göringa winnym zarzucanych mu czynów we wszystkich czterech rozdziałach aktu oskarżenia i skazuje go na karę śmierci przez powieszenie. Po wyroku napisał trzy listy do żony, do więziennego kapelana i do sojuszniczej rady kontroli. Pozwoliłbym się rozstrzelać, lecz niemożliwe jest, by niemieckiego marszałka Rzeszy skazać na stryczek. Dlatego wybieram śmierć wielkiego Hannibala. W odróżnieniu od wielkiego Hannibala, Göring posługuje się kapsułką cyjanku, którą dostarczył mu amerykański oficer lotnik. Umrzeć musi każdy, lecz śmierć męczennika czyni człowieka nieśmiertelnym. Kiedyś złożycie nasze kości do marmurowych trumien. Kości Göringa, tak jak pozostałych skazanych na śmierć, zostały spalone i rozsypane do pływiej zary.